Szanowni Państwo, zakończyliśmy inwestycję związaną z przebudową ulicy Piaskowej na osiedlu Południe w Starachowicach. Ta inwestycja związana była z tym, że mieliśmy jedną z dróg gruntowych, która miała przez długie lata nieuregulowany stan prawny. Grunty należały do prywatnych właścicieli. W tej kadencji udało się te sprawy uregulować. Zapłaciliśmy odszkodowanie za grunty właśnie pod tą drogę. Dzięki temu mogliśmy wykonać dokumentację techniczną i w konsekwencji ogłosić przetarg na wybór wykonawcy robót. Firma Zakład Usług Wodnych i Komunalnych pana Łukasza Misztala ze Starachowic za kwotę 630 tysięcy złotych wykonała tu nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, zjazdy na posesję, jak również nowy obwód oświetleniowy, bo tu oświetlenia na tej ulicy nie było. Mieszkańcy mogą cieszyć się z tego, że już drogę mają. Ulica się nadal nazywa Piaskowa, ale tak naprawdę nawierzchnia jest utwardzona, więc już na Piaskową się nadaje. Nazwy zmieniać nie będziemy jej przerabiać, ale fajne jest to, że wreszcie się udało tą inwestycję zakończyć, zrealizować i że można z niej po wielu latach oczekiwań korzystać. Można to też parę słów powiem. No cieszę się bardzo jako mieszkaniec tej dzielnicy, że tak jak wcześniej tutaj powiedział mój przedmówca, też przed panem prezydentem, że nasza część miasta Południe zmienia się, czyli wraca tutaj, można powiedzieć, wkracza tutaj miasto ze swoimi drogami. Mam nadzieję, że w ogóle infrastruktura w tej części miasta będzie się również rozbudowywała. Dziękuję mieszkańcom ulicy za wsparcie w działaniach właśnie doprowadzających do tego, że ta ulica jest otwarta. Dziękuję moim koleżankom i kolegom radnym, że wspierali mnie również w tych działaniach na rzecz pozyskania środków finansowych na tą ulicę. Panu prezydentowi dziękuję. I miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia, kolejna, powiedzmy, inwestycja, która w przyszłości będzie również początkiem innych w tej części miasta. Dziękuję bardzo. Odkąd pierwsze domy powstały po prawej stronie, natomiast po lewej stronie już to jest stara ulica Piaskowa, czekaliśmy bardzo długo, prawie 18 lat. Mieszkańcy mieli naprawdę duże utrudnienia. Nie mogli dowieźć opału na zimę, nie mogli dojść. Bardzo często tutaj właśnie nasze panie łamały obcasy, skręcały nogi na tych kolejnach, wertepach. Woda zalewała i mieszkańców, i po prawej stronie, więc tutaj mieliśmy bardzo ciężkie warunki. Było to, często nie można było wyjść nawet z domu. Wreszcie doczekaliśmy się po długich, długich latach. Mamy piękne oświetlenie. Nie wszyscy doczekali tego oświetlenia, bo bardzo często właśnie też mieszkańcy ulicy Piaskowej, tej starszej i tej nowej, zwracali się do mnie i do innych zresztą tutaj mieszkańców, kiedy będziemy walczyć o to, kiedy wreszcie światełko zaświeci i też i dla nas. Bo niestety, ale mieszkaliśmy troszeczkę tak jak za Króla Świeczkę. Było ciemno, było niebezpiecznie. Mieszkańcy też i doczekali się tego, że wreszcie mamy tak, jak powinno być w XXI wieku. Mamy piękną drogę, mamy piękne oświetlenie. Wszyscy zazdroszczą nam troszeczkę. Na spacer też można wyjść bezpiecznie, więc tutaj dzięki panu prezydentowi, dzięki panu radnemu, który walczył o naszą drogę, jesteśmy naprawdę szczęśliwi i myślę, że ta droga długo nam posłuży i wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym, co mieszkają, ale też i tym, co przejeżdżają przez nas. Bo pani 92 lata, chyba najstarsza mieszkanka ulicy, tak? Bardzo się dużo poprawiło. O, jeszcze tak jak nasza ulica, to, ale tutaj to przecież było jak? Tak. No, bardzo się dużo poprawiło i powinni ludzie. I panu i radni, którzy doprowadzili do tego, że wreszcie żyjemy w mieście, a nie na wsi, że mamy oświetlenie, piękne zresztą, że nasze kobiety nie łamią już obcasów na dołach, że nie skręcają nóg, więc to taki skromny upominek. Dziękuję na pana bardzo, składamy dla wszystkich, którzy przyczynili się. Słuchajcie, to ląduje w takim razie w referacie inwestycji miejskich, dlatego że referat inwestycji miejskich odpowiadał od początku do końca praktycznie za realizację tej inwestycji. Poprzedzona ona była wykupem terenu, dlatego że musieliśmy przez referat nieruchomości tą całą procedurę przeprowadzić. Później dokumentacja techniczna to już referat inwestycji miejskich. No a kolejny etap to już sama budowa, którą Państwo na co dzień obserwowaliście. A że się zakończyła pomyślnie, to ja też bardzo, bardzo dziękuję.